RST Karting Stalowa Wola, Turstil, Srobrun, a także Volkswagen Audorum Stalowa Wola i Tosta Armada. Duży Fiat jedzie. Czekamy na kolejną załogę, już się pojawiła. Poczciwy Fiat 125P, załoga numer 22. Pan Piotr Ludian i pani Ewelina Ludian, podróżująca Fiatem 125P z 1974 roku. Państwo reprezentują Automobil Klub Stalowa Wola. Samochód jest w oryginalnym stanie. Państwo ten jaki, są nie? Ubrani odpowiednio do ducha epoki. Auto pochodzi, prosimy tak, głośniej, brawa, tak. No, wiem, się ubrali fajnie. Pamięta, bije brawo. Ten samochód zmotoryzował też Polskę razem z małym Fiatem i patrz, jaki Mercedes fajny. Na nowe tory rozwoju motoryzacyjnego, a to jest model przejściowy. Bardzo ładnie zachowany w oryginalnym lakierze. Samochód ma ciekawą historię, ponieważ został zakupiony w pobliskim Mielcu, gdzie ten samochód należał do konstruktora, do jednego z konstruktorów samochodu Mikrus. I pan Piotr, który jest wielkim miłośnikiem tego mieleckiego samochodu, poznawszy konstruktora, zdobył u niego na tyle zaufania, że ten postanowił przekazać mu start rodzinny. I taki samochód możecie Państwo podziwiać. Jest to jedyny Fiat 125P na naszym zlocie. Także dziękuję Państwu. Prosimy przejechać teraz na parking. I będziemy oczekiwać kolejnych załóg. Tutaj jeszcze dopowiedzmy sobie, że samochody, które stoją obok, są za konkursem. Te są bardzo ciekawe. Mamy Chevroleta Corvette, mamy Volkswagena Garbusa, zielonego Fiata 131 Mirafiori. I mamy kolejną załogę. Pan Stanisław się już ożywił, ponieważ to jest brytyjska motoryzacja sprzed II wojny światowej. Konkretnie załoga numer 4. Potocki Jan i Stok Marian na samochodzie MDTB 1939 roku. Tak, fajnie, nie? Prosimy bardzo. Szanowni pożywicie, jest taka sportowy, prawda? Myślę, że daleka modyfikacja Bolinji, to znaczy Maurice Garage, prawda? To wtedy te pierwsze, powiedzmy sobie, Moriski Garage. Czekaj, obejrzymy wszystkie, no. To są wybitnie sportowe, wiele. Z Helką ktoś przyjechał. Wygrywa te imprezy. Samochód 3 litra tylko, ale bardzo, że oważa tam się. Z Helką ktoś przyjechał. Maluch! Taka wyklejona na zloty jeździ. Tata maluch. No, maluch też. Tanyska. Jest i maluch, nie? Volvo też już zabytek się robi. Klasyk, jak tajmy. To ogłoszenie dla właściciela Fiata 125P, aby wyłączył światła przestojowe. Właśnie. Proszę Państwa, jak widzicie, tutaj poziom dbałości o zachowanie każdego szczegółu jest imponujący. Państwo są ubrani w dobre, odpowiednie stroje, takich, które podróżowali nasi przodkowie w latach 30. Kombinezony w białej barwie. Także jest dopracowanie i trud taki podróży takim samochodem, bo jednak to jest... To są specjalne czapki, prawda, które były kiedyś używane właśnie przez sportowców w samochodach otwartych, proszę Państwa. No nasz mistrz Jan Ripper przedwojenny to zakładał pończochy, ale to taka ekstrawagancja, prawda. Natomiast tutaj Państwo są ubrani w stylowe, pochodzące właśnie z epoki nakrycia głowy. I załoga numer 21, proszę Państwa. Nadjechała do nas znowu samochodem brytyjskim MGB 1973 roku. Gdzie jest to ten przedwojenny, tutaj ten czerwony? Polskiego w składzie pan Tomasz Dzitko i pani Siwek Beata. Jeżdża, to jest samochód sportowy, węgierski, z odsuwanym dachem, możecie Państwo też podziwiać. Bardzo ładnie zachowany. Zobacz, jakie włosy gościu. Państwo uczestniczą w wielu imprezach sportowych. Nie wiem, czy to tak fajną, to i jaka stylowa. Zobacz, jakie włosy. Widzisz te włosy? Tak, z brawami. Proszę Państwa, samochód ten
bardzo sprawny, bardzo sprawny. Świetnie nadaje się do prób sportowych, świeży na włosy, nie? Tutaj właściciele nie unikają pokazania na co tego 50-latka rzeźbiego, 50-latka z wysp. Tak, uczestniczą w wielu imprezach, nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. W zeszłym roku byli między innymi na podobnej imprezie we Włoszech, w Rzymie, gdzie byli jedyną polską załogą. Także wielkie brawa dla Państwa za zaangażowanie i prosimy o całą załogę, która już tutaj do nas przyjechała, a tym razem będzie to samochód spoza Wielkiej Brytanii. Jest to załoga podróżująca samochodem amerykańskim. Teraz Państwo zobaczycie. Proszę Państwa, prosimy nie dotykać samochodu, natomiast jak najbardziej. A jaki? Stój z boku. Fajne, nie? Przyjechała do nas samochodem Chevrolet Camaro, który jest z tego roku. Słychać potęgę amerykańskich samochodów. Proszę Państwa, ten samochód reprezentuje produkcja motoryzowanych. Zobacz, jaki fajny. Piękny samochód z bogatą kartą filmową. Państwo są w stroju. Nie, Państwo nie są w stroju, także prosimy o zaparkowanie. Gratulujemy zabytku. I zapraszamy kolejną załogę. Po tych załog mamy w tym roku wyjątkowo ponad 40 załóg. Państwo zostanie Państwu zaprezentowany. Czy prosimy podjeżdżać? Tak, Mercedes SL. 500 SL, o co, 1983 roku, załoga pan Bargiel Michał i Matyba Michał, z automobil klubu Ostrowskiego, ten samochód przyjechał do nas z województwa polskiego, bardzo luksusowy kabriolet. Państwo są uczestnikami wielu rajdów pojazdów zabytkowych. Zaraz. Mają też inne samochody, nie tylko Mercedesy. Też przyjechali na samochody marki Mercedes. Jest to kolejna generacja modelu SL, wytwarzana od lat 70. Jest oznaczona kodem R107. Tutaj posiada 5. Tak, to jest ten 396 kubików, to jest 6,6 litra. No. Samochody się zmieniały przez szereg lat, ale ten samochód jest naprawdę w stanie oryginalnym. Były tam, tam różne, były tam 5,7, były wcale podjechać. Śmiało. Proszę Państwa, samochód, model, który podniósł ładny model D, licytowany jest więcej niż 15 milionów. Przepraszam, jeśli prosimy tutaj tu pod scenę podjechać, zaprezentować się. Jakiś środek, pa. Zajrzyj sobie. Ale już jest to po tej modyfikacji. Samochód w stanie oryginalnym. Znaczy Garbus przyjechał. Kardynat Porsche, znany bardzo dobrze z każdemu miłośnikowi pojazdów zabytkowych, beżowego. Będziecie mogli Państwo teraz zobaczyć, jak bardzo te samochody się zmieniły między modelem przejściowym a modelem roku 75. Cała ewolucja z tego samochodu nie została tutaj przedstawiona, ponieważ brakuje nam jeszcze najstarszych i najmłodszych egzemplarzy, ale myślę, że da to Państwu jakieś pojęcie. Proszę Państwa, a propos modeli Gigantów, to pierwsza była w 72 roku, przepraszam, jak pamiętam. Z numerem 23, załoga z numerem 23, pan Skulimowski Andrzej i pani Skulimowska Iwona, gospodarek Andrzej i gospodarek Renata. Samochodem Szkoda 100 z 1975 roku. To chodź tam zacznij, chodź. Są reprezentantami Federacji Zmotoryzowanych. Chodź tego Cadillaca zacznij. Halo? A ten Cadillac jest wielki. No tak jest i jedziemy. Gdzie chcesz jechać? Chodź, zobaczymy jeszcze tu. Chcesz, Państwo, uczestnikami konkursu elegancji.
więc i podziwiacie samochody, które proponuje już. Zobacz, idę. To jest trabant. Taki śmieszny. W tej lawie żołnierze jadą. Chodź, zobaczymy, tu jest. 601 wersji Universal, czyli kombi, drogę 34. Przyjechałem z pięknym samochodem, mam tutaj mieli. Tata, tata, garbus, tata. Daj łapę. Nie tak szybko! Ale latasz. Sajtek Poland i Arkan Systems Poland, Superior Industries, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matias, RST Karting Stalowona, Tursteel Slowrów, Volkswagen Autorut oraz Armatura Testa. I kolejna załoga, załoga numer 30 z miejscowego Wójtku Stalowona, podróżująca samochodem BMW 315 z 1980 roku, w składzie pan Marek Gutka i pan Marek. Ale ma drugą bludę. Załoga numer 30. Wersję E30, które już występowały jako czterodrzwiowe sedany. Przestań się tak kręcić. To jest tutaj mamy, no już taką ostatnią wersję. Zobacz, jedzie kolejny triumf chyba. Mamy kolejną załogę. Załoga samochodem Triumf podróżująca, załoga numer 24, proszę Państwa. Jest to załoga pana Krzysztofa, przepraszam bardzo, jest to załoga numer 24, Kozanecki Przemysław i Kozanecka Anna, 1978 rok, 1500, reprezentujący, Państwo reprezentują barwy Automobil Klubu Polskiego. Samochód z naszego zlotu, FSO Polonez. A była tu belka? No jest ten biały. Pomarańczowy. Prosimy podjeżdżać pana z Poloneza. A pan czeka. Jedziemy do Biedny. Najmłodsza grupa samochodów. Z grupy Post 1950. Ten samochód pochodzi z roku 86, a podróżują nowie. Pan Tupaj Mirosław i Trytek Andrzej. Zapraszamy załogę z Kolonia. Ta załoga po raz pierwszy gościła nas na rajdzie. Jest to samochód Polonez. Zobacz, Mikołaj, Polonez jest. Kołami, tak zwane no? W samochodach Fiat 132 między innymi. Moja drużyna kołowa. Nie widziałem, jest to mojej drużyny kołowe. Co? Nie widziałem, jest to mojej drużyny kołem. Auto w oryginalnym stanie zachowania. Właściwie lekka kosmetyka. Nie z kołem, tylko... tylko lekkiej kosmetyki. Czerwono cało. Kolejna załoga także Polonezem przyjechała do nas. Jest to Polonez z 1984 roku, numer 31. Pan Janusz Zachara i pani Judyta Zachara, niezrzeszeni. Możecie Państwo porównać te dwa samochody. Jak widzicie, różnią się chociażby reflektorami, to nie jest przypadek. Tutaj mamy wersję zubożoną, wersję C. Prześmiercy nazywają ją kasą C. Samochód jest wynikiem kryzysu gospodarczego, jaki był w latach 80. w Polsce, więc jest pozbawiony listów ozdobnych, jest pozbawiony reflektorów pokrowych, ma metalowe przewagi i to jest właśnie efektem tego, więc wyjmujemy bardzo polityczny czas. Więc jest właśnie targa numer startowy 29, reprezentująca Automobil Klub Polski. Myślę, że ten Automobil Klub tak chętnie bierze udział w naszej imprezie.
prosimy załogę z Porsche o pozwiedzanie tutaj. Ja tego nie. Tata, idziemy do biedy. Będziecie Państwo mieli taki sportowy samochód przed lat, legendarny, Porsche. Bardzo chętnie uczestniczył w wielu rajdach na terenie naszego kraju. Auto jest w oryginalnym stanie. Posłuchajcie Państwo tego silnika. O, i panowie chętnie ubrani. Prosimy o gromkie brawa. Czuć ten duch sportowy, także nie tylko samochód, ale i kierowcy są bardzo dobrze ubrani, dobrze do tego samochodu. Brawa za inwencję. No i pięknie utrzymany samochód, tak wiadomo, że utrzymać Porsche nie jest wcale tak łatwo, mimo tutaj auto na wskroś niezawodne, utrzymać je w garażu ciężko, ale i utrzymać je za kierownicą, to jest Toyota Standard DX 1986 roku z miasta sportu, załoga numer 35, reprezentująca miasta sportu, właśnie Marek, Łukasz i księżyc Agnieszka. Idziemy Porsche zobaczyć z bliska. W bardzo dobrym stanie, przyjechał do nas z Częstochowy, oryginalny stan blacharski, proszę zwrócić uwagę, ten samochód naprawdę miał duże problemy z korozją, ale tutaj ten egzemplarz naprawdę wydaje się, że jest od tego problemu wolny. Auto, które w latach 80. było takim mrocznym przedmiotem pożądania przez niejednego polskiego kierowcy, to jest właśnie dużo niezawodność, ekonomiczność tego samochodu. Wodą jest to większe, to trochę wyższej mocy, składa zaledwie 3 lata od 87 roku, 91 roku. Bardzo ciekawa numer 39 w składzie Marcin Marciniak i Ramek Kadnieszka samochodem 1937 roku. Państwo automobil klub Stalowa Wola. Zwróćcie uwagę, ten seledynowy kolor charakterystyczny dla Fiata 126P i 126 bis tamtego okresu. Troszkę inny dźwięk silnika, ten samochód jest trochę cichszy. Możecie posłuchać Państwo. Koło nas. Zapraszamy. 20.32. To są samochody Toyota NR2. Pan Rzeźnikiewicz Kamil i pan Piotr Michal. Prosimy się pan Ula jechała. Tata. Ale stale. Pontiak ładny, co? Ale jest piąty. Kolejna załoga, ostatnia załoga, załoga podróżująca Toyota Celicą 2.0 GT z 1988 roku.